Witam serdecznie, Grzegorz Górny, Telewizja w Polsce. Przed nami kolejna część rozmowy z Markiem Millerem, reportażystą, autorem wielu książek, ale taką zupełnie wyjątkową pozycją w twoim dorobku jest praca zatytułowana Dziennikarstwo według Jana Pawła II. I ona wydaje się taką najbardziej, można powiedzieć, dotykającą istoty, sedna zawodu dziennikarskiego. I to jest zastanawiające, że tutaj autorytetem nie jest któryś z mistrzów fachu dziennikarskiego, ale właśnie Jan Paweł II. Skąd taki pomysł? No też, jak to zwykle, z pewnej potrzeby i naturalnego zbiegu okoliczności. Więc ja pochodzę z robotniczej rodziny, z Łodzi, o czym już wspominałem, ale z takiej typowo katolickiej. Ja oczywiście w okresie młodości miałem różne wątpliwości, uważałem, że no oczywiście, że Pan Bóg tak, Kościół tak, no ale bez przesady z tym, żeby przed ślubem nie spróbować, prawda? Więc no to było takie, no, nie w porządku. I wiele lat mi zabrało takie powracanie do religii jako już czegoś świadomego i wartościowego, więc ja nigdy nie zerwałem kontaktu z taką, schodzenie do kościoła, chodzenie na mszę świętą, prawda? Ale to było takie letnie. Ale w którymś momencie moje życie się tak ułożyło, że zacząłem temu nadawać pewną wagę. Czytać, rozmawiać o tym. No, właśnie zbliżałem się do kościoła, poznałem Tischnera, poznałem Jana Górę, poznałem zakony. No, to było bardzo ciekawe, intrygujące. I zacząłem się coraz bardziej zastanawiać nad tym. I oczywiście papież, jak dla nas wszystkich, było niezwykłym wyzwaniem. Myśmy wielkie szczęście, że jak dzisiaj no widzę, że żyłem w okresie, kiedy był jego pontyfikat, prawda, że widziałem go kilkakrotnie, a raz nawet stanąłem przed nim, mam zdjęcie, bo w Polsce każdy ma zdjęcie z papieżem. To jest niesamowite, gdzie się wchodzi do jakiegoś domu, to stoi zdjęcie z papieżem. I to jest jedyny człowiek publiczny, który był tak bardzo prywatnie przez nas traktowany. I to zawsze miało, oczywiście na mnie robiło wrażenie. Ja w którymś momencie sobie zdałem sprawę, że on 20 kilka razy na dni środków masowego przekazu mówił do dziennikarzy. I przeczytałem te wszystkie wypowiedzi, doszedłem do wniosku, że tam są uniwersalne myśli, no, że co roku przez 30 prawie lat papież mówił do dziennikarzy. No i miałem świadomość, że sam był dziennikarzem, że pracował, publikował w tygodniku, że ten zawód, ta profesja go interesowała. I jak zebrałem te wiadomości, to zobaczyłem, że one są bardzo interesujące, że nikt nie wykorzystano, bo oczywiście, że tam byłby, tak sobie myślę, bo nie rozmawiałem tutaj z biskupem Dziwiszem o tym, ale myślę, że tak było, że duże grupy mu pomagały papieżowi przygotować pewne wystąpienia, przygotować materiały, no ale tym bardziej to jest ważne. Wiedziałem, że jest jakaś ogromna wiedza, którą warto praktycznie wykorzystać. I ponieważ no, uważałem się, nigdy nie należałem do żadnej organizacji. Więc, ale zawsze miałem to poczucie, no, że jestem praktykującym katolikiem, no ale co to znaczy przy reportażu? I jak zacząłem śledzić, studiować te myśli papieża, to tam znalazłem ogromną ilość odpowiedzi w tych wypowiedziach papieża, w tym, co mówił do dziennikarzy, różnego rodzaju jakby uwag, które nagle mi się ułożyły w określoną koncepcję, że to jest koncepcja, że jak się rozmawia z dziennikarzami katolikami, to tak do końca nie wiadomo, jaka jest definicja. Myślę, że jest ogromna potrzeba, wielka potrzeba intelektualna w Polsce, żeby wiele rzeczy zdefiniować od początku, bo się wszystko pozmieniało. I na przykład, co to znaczy dziennikarstwo katolickie dzisiaj? A to pytanie ileś lat temu, oczywiście, że są rzeczy stałe, ale są rzeczy zmienne. Żeby się na tym zastanowić. Więc ja tą książkę Dziennikarską według Jana Pawła II jakby zebrałem te wszystkie wypowiedzi papieża i je opublikowałem. Ta publikacja miała tytuł Dziennikarstwo według Jana Pawła II. Ale się okazało, że w ogóle nikt tego nie przeczytał i nie chciał tego przeczytać. No, że środowisko dziennikarskie, nawet katolickie, jest bardzo odporne na takie zastanawianie się, no dobrze, ale co stoi za tym, co robimy. Bo to o tej misji niby się mówi, wszystko się uważa za oczywiste. Podczas kiedy to po prostu oczywiste nie jest. I czy jest zdefiniowane? Nie jest zdefiniowane. Więc ja, nie wiadomo, to jest jakby rodzaj pewnej takiej potrzeby. Na przykład ja jakby no, jestem na tyle nawiedzony, że mam takie poczucie,
że coś mi każe się tym zajmować, no, że nie ma odpowiedzi na takie pytanie, że warto by ją było sformułować. Co jest najistotniejsze w dziennikarstwie, co jest po prostu tym, co powinniśmy brać pod uwagę. Jaka jest definicja dziennikarstwa katolickiego? I że warto to zrobić, dlatego że w świecie odbywa się ogromna walka między duchowością tego świata, prawda, a światem bez Pana Boga. I na czym to polega, jest jakby istotą. I no, stąd ta myśl, żeby spróbować drugi raz, bo tej książki nikt nie przeczytał, bo ona jest pisana specyficznym językiem, dość trudnym dla naszego środowiska. Wszystko przerywane właśnie reklamami, blokami, spotami, oglądalnością i mierzeniem tej oglądalności. Zapominamy jak gdyby o istocie rzeczy, o tej trudzie studiowania. No i wszystko żeby ułatwić, skrócić, no kurczę, ale nie wszystko da się skrócić, prawda? No ale ja podjąłem drugą próbę, żeby zgromadzić jeszcze raz te myśli Jana Pawła II, zasadnicze, fundamentalne, i spróbować się przekazać w formie rozmowy, dialogu. No już nie było takiej rozmowy, ale można zadać pytanie i są to odpowiedzi papieża. No i ja sformułowałem taki katechizm reportera, który jest rozmową z Janem Pawłem II, której nigdy nie było, ale rozmową z jego myślami, prawda, które by dawały taką, i skrócić to na maksa właśnie, no już po prostu, już 50 stron, żeby ci dziennikarze chcieli przeczytać. No a przynajmniej ci, którzy są katolikami, żeby spróbowali to przeczytać, żebyśmy spróbowali sobie zadać pytanie tak naprawdę, czym jest ta nasza profesja? I czym może być, bo to jest ważne. I przy takim miejscu, w jakim jest Europa, w jakim jest świat, to zastanawianie, sięgnięcie do tego rezerwuaru, do tego akumulatora, który ciągle jest, prawda, jest pewną możliwością potencjalną, współczesne intelektualne wyinterpretowanie dziennikarstwa jako wyzwania, jego zadań, jego misji, jest rzeczą w ogóle kluczową i podstawową. I sięgnięcie do tego, i mówię, że coś mi każe to robić. No, że ja mam taką wewnętrzną potrzebę, że no, ponieważ kochałem tego papieża, to on mówi, słuchaj, Miller, mówi papież, ty się skup, weź to zrób, tylko nie gadaj, zrób to zrób drugi raz. Zrób to drugi raz, tak żeby ludzie się z tą myślą zainteresować. Więc ja z całą pokorą, przestraszony tym Janem Pawłem, który prawda do mnie mówi, to staram się to zrobić. Mam rzeczywiście taką wewnętrzną potrzebę, żeby to spróbować wykorzystać, bo te myśli są, trzeba to pozbierać i zrobić z tego przekaz. No już mam tą pierwszą wersję zrobioną, ale teraz pracuję nad swoimi pytaniami, żeby moje pytania były ciekawe. To jest stary pomysł, bo ojciec Jacek Sali zrobił rozmowy ze świętym Tomaszem. Ze świętym Tomaszem. Muszę nie rozmawiać z świętym Tomaszem, ale zrobił z nim rozmowy swoje, prawda? Więc to jest stary jakby taki chwyt warsztatowy. Więc ja się posłużyłem, bo forma dialogu lepiej wchodzi, że ja z tym papieżem rozmawiam. Ale papież nie zwracał się tylko do dziennikarzy katolickich, bo jego przesłanie było w ogóle do wszystkich pracowników środków przekazu. Uniwersalne znaczenie jest tego takie. Ja też to mówię, że to wyjdzie, to mam nadzieję, że będą też czytać moi koledzy, bo moje życie tak się ułożyło, że większość moich znajomych to są ludzie niewierzący i zawsze tak było. No ale pamiętam nieżyjącego już kardynała, szefa Episkopatu Polski. Wyszyńskiego. Nie, mówię o późniejszym. O Glempa. Że kiedyś miałem taką szansę, jechałem samolotem i przypadkowo siedziałem obok prymasa Glempa i mówię, że ja pracuję w takim miejscu, nikt nie wierzy Pana Boga. A pani pamięta, że prymas powiedział, synu, ale to zostań tam z tymi artystami, bo tych katolickich dziennikarzy to mamy wystarczająco. A ty zostań z tymi ludźmi, którzy szukają Pana Boga. No ja to pamiętam do dzisiaj i to byłoby też dla tych, którzy nie wierzą, ale myślę, że człowiek z natury jest istotą duchową, każdy człowiek, bez względu na to, czy wierzy, czy nie, i że naturą człowieka jest sumienie i że ta koncepcja Jana Pawła jest dlatego tak ważna, że ona jest oparta na wadze sumienia w życiu człowieka, że to jest ten pomost, że możemy rozmawiać na zasadzie sumienia z PiS, z PO,
prawda, muzułmanie mogą rozmawiać z katolikami, że to jest ten pomost i że to jest koncepcja dziennikarstwa, która jest oparta na tym uniwersalizmie sumienia, że sumienie jest ponadpartyjne, ponadreligijne, że sumienie jest naturą człowieka. I to jest fascynujące i takie żalenie pozytywne. I myślę tylko, że nie ma, że nie ma atrakcyjnych sposobów, które by pozwoliły nam się zwrócić do tego wielkiego akumulatora, którym jest chrześcijaństwo. Bo ono jest fascynującą ideą, fascynującym mitem, fascynującą rzeczą i ciągle pewnym rozwiązaniem dającym sens wszystkiemu, tak? Że mit jako historia, która nadaje ostateczny sens naszej opowieści, a nasze życie jest jakąś opowieścią. Wspólnymi opowieściami jest dziennikarstwo. I ono powinno zmierzać do mitów, ono nie powinno człowieka rozbijać. To jest nieprawda, co myślą postmoderniści, że nie ma prawdy, jest tylko postprawda. To jest nieprawda, istnieje prawda. Na czym ona polega? No między innymi na wierze w to, że ludzie są obdarzeni sumieniem i że odwoływanie się do sumienia jest naszą szansą i nadzieją. Jest wielką przygodą. Jest wielką przygodą. Mogłaby być wielką przygodą. Tak, wierzę w to, że to jest taka wielka dar Boga, no na przykład pasja, że możemy uprawiać dziennikarstwo, ciągle nas to kręci. No, to nie wszyscy ludzie dostali coś takiego. Jak się to już dostało, to trzeba z tym coś poważnego zrobić. Ten katechizm reportera jest dla mnie takim poważnym wyzwaniem. Mhm. I nie chcę pisać książek, traktuję to jako taką ulotkę do moich kolegów, do przyjaciół, do tych wiecznych dyskusji, czy jest Bóg, czy Boga nie ma, prawda? Że to jest bardzo ważna rzecz w dziennikarstwie. Mówisz o tej roli, znaczeniu sumienia, ale kolejny twój projekt dotyczy takich sytuacji, gdzie ludzie zatracali swoje sumienie. Mówię o tej projekcie Europa według Auschwitz. Tak. Właśnie co cię pociągnęło w tym temacie, bo wydawać by się mogło, że to jeżeli byłeś wychowany w PRL-u, że ta martyrologia była wszechogarniająca. Ten temat II wojny światowej na okrągło się pojawiał i ty wchodzisz w ten projekt. Nie miałem pieniędzy, bo zostałem wyrzucony z pracy. Pracowałem przy filmie dokumentalnym dotyczącym zagłady Cyganów. Jak była zagłada Cyganów, to trafiłem do Oświęcimia, bo tam działał Mengele, który się Cyganami zajmował. Jak byłem w Oświęcimiu, to profesor Długoborski, więzień obozu, ponieważ spałem tam kilka dni, to mi dał na noc teczki, który takie dwie szafy mi pokazał, że istnieje ogromny zbiór relacji zbieranych przez historyków od więźniów od 1945 roku. Ponad 3,5 tysiąca relacji więźniów. I no ja już się mówię, no to 500 razy wszystko to wykorzystane, opowiedziane. No mówię, a co pan, a kto by to, jak to wykorzystał? To czasami jakiś naukowiec tam, albo historyk drąży ruch oporu w Auschwitz, albo nie wiem, tam eksperymenty medyczne w Auschwitz, prawda? Ale całość, no jak to zrobić? No i a ja mówię, a co tam jest w tych teczkach? A on mówi, no ponieważ pan tutaj tego, no to taką kopię mogę panu na noc wypożyczyć. I dał kilka, ja wyciągnął. Jak ja to przeczytałem, to rzeczywiście ta fabryka śmierci, którą stworzyła cywilizacja europejska, nagle stała się czymś takim konkretnym, niezwykłym wyzwaniem. Nieprawdopodobne, prawda? Że systematycznie, mimo frontów, mimo potrzeby ludzi, systematycznie kompanie wartownicze składające się z żołnierzy są utrzymywane do regularnego mordowania ludzi samymi miesiącami. Tak? Wspaniałe potomkowie Schillera i Goethego robią z ogromnym rozmysłem, prawda? Robią z tego ekonomię, że wszystko jest wykorzystane od kału ludzkiego po włosy. Więc to bezpośrednie zetknięcie się jakby z tym szczegółem, który w reportażu jest taki ważny, spowodowało, że no, nie mogłem przestać myśleć o tych dwóch szafach, tych relacji, prawda? To, co widziały ludzkie oczy, z tym ludzkim doświadczeniem. I oczywiście, jak poszedłem, pamiętam, do Gazety Wyborczej, do Małgorzaty Szener, mówi, no ale Oświęcim, mówi, no ale nie ma się czym zajmować. Co to za temat jest? Ja mówię, Małgosia, ale co jest tematem? Mówi, no a czytałeś ostatnią Wyborczą? Ja mówię, no czy staram się co jakiś czas czytać. Mówi, no tam kobieta pozbyła się dziecka i to. Ja tak się na nią patrzę i tak. Ponieważ już byłem zainfekowany tymi teczkami, tym znaczeniem i wiedziałem, że takich pozycji nie ma, bo są wspomnienia, jest literatura naukowa. Wspomnienia więźniów,
jako osobny typ dokumentu. No i naukowcy, którzy robią syntezę pewną. Ale pomyślałem, że to co widziały ludzkie oczy, te sceny, które się rozegrały w Oświęcimiu i te słowa, które wówczas padły, są wieczne. I że to w ogóle jest jakiś wyrok Pana Boga, kto mógł w ogóle przeżyć i o tym opowiedzieć, że to jest nieprawdopodobny materiał. To była sprawa tylko warsztatowa, jak ten materiał skondensować. Czy istnieje kondensacja ludzkiego doświadczenia? No to jest jedno z tych twórczych pytań, które drąży laboratorium reportażu, prawda? Czy można dokonać kondensacji ludzkiego doświadczenia? I to fundamentalne pytanie, czy to co to było, to jest ta słynna myśl Miłosza, prawda, że faszyzm to była krótka operetka w Zęguście, a prawdziwym zagrożeniem ludzkości jest komunizm. I to jest prawda. Ale ten faszyzm też jest bardzo jakby ciekawy, bo istnieje pytanie, czy ta choroba to była jednorazowa taka choroba, taki rzut choroby jak rak na przykład. Czyż to wynikało z rozwoju kultury europejskiej, Auschwitz? Kiedy się zaczęło Auschwitz? Czy Auschwitz się zaczęło po I wojnie światowej? Czy Auschwitz zaczął się wtedy, kiedy wtoczono beczki wina do katedry Notre Dame podczas rewolucji francuskiej? Co stało się przyczyną Holokaustu? Czy czasami przyczyną Holokaustu, no można powiedzieć, panie, pan jest katolik obłąkany, to pan może mówić takie rzeczy, ale może świat bez Boga stworzył Holokaust, gdzie nie było miejsca na Pana Boga, tak? Jak do tego doszło? Czy to był jednorazowy rak, czy też to była konsekwencja kultury europejskiej, która rozwija się w tą stronę i do tego doprowadzi? No jeśli tak, to trzeba przewartościować myślenie o kulturze europejskiej. Trzeba ją powartościować po nowemu nazwać bardzo wiele rzeczy. I dlatego to Auschwitz, ja miałem wtedy poczucie, dlatego nie zgadzałem się z Małgorzatą Szenner, że to nie jest temat. Bo mówiłem, słuchaj, no to są Żydzi, ale po Żydach tych innym to byli Cyganie, byli Polacy, prawda? No, a dzisiaj inni przybywają na szalupach do Europy. To też jest temat innych. Co zrobić z innymi, prawda? I co ten wielki naród Schillera i Goethego z innymi zrobił? No to żeśmy dzięki Auschwitz mogli zobaczyć. Ale to jest ciekawe też, że to miejsce, które jest taką największą czarną dziurą w dziejach ludzkości. Bo to człowiek robił metodycznie, w końcu Amerykanie bombę zrzucili raz a dobrze, ale Oświęcim całymi miesiącami, tak? Tu jest front, potrzeba ludzi na front, a oni mordują regularnie transporty Żydów węgierskich, tak? Przecież mogliby to zwinąć obóz i tych żołnierzy wykorzystać na froncie, ale oni ich dalej mordują. Jest jakaś ciągle niewyobrażalna tajemnica Holokaustu i to nieprawda, że to jest temat przerobiony. Dla wielu krajów, łącznie z naszymi Węgrami, którzy kochają, to jest ciągle żywa rana, niezałatwiona. Dla społeczeństwa francuskiego to jest rzecz niezałatwiona, tak? Przez wiele lat pawilon francuski w Auschwitz to był pawilon ruchu oporu we Francji. Nie można się było dowiedzieć w muzeum w Polsce, prawda, że spakowali własnych współobywateli i do tego Auschwitz ich wysłali. Tego historia milczała. I to nie krajów demoludów, tylko wolnego kraju francuskiego, prawda? Znaczy, no tak. To jest skomplikowane i niezałatwione. Czyli po prostu mówiąc krótko, robimy w temacie bardzo współczesnym, a moim zdaniem przyszłościowym, tak? Świat się musi wymieszać. Jest tylko pytanie, na jakiej zasadzie. I za chwilę dojdziemy do kolejnej części, gdzie będziemy kontynuować ten wątek. Zostańcie Państwo z nami. Za parę minut dalsza część rozmowy.